Polacy z pewnością nie będą zachwyceni tymi informacjami. Okazuje się, że zagrożenie epidemiologiczne nie jest jedynym zmartwieniem. Niektórzy powinni liczyć się ze znacznymi problemami finansowymi. Wszystko przez to, że przyjdzie im zapłacić dwukrotnie więcej, niż przewidywali. Niestety, Polacy ponownie mają powody do niepokoju. Panująca pandemia w znacznym stopniu odbiła się na finansach wielu osób. Niektóre z działalności musiały zostać zawieszone z dnia na dzień. Jednak pojawił się kolejny problem, który może przełożyć się na zasobność portfeli. Czego mogą spodziewać się Polacy? Jednak tym razem przestroga dotyczy praktyk uskutecznianych przez niektóre z placówek finansowych. Nie da się ukryć, że podczas zakładania firm wielu przedsiębiorców skorzystało z możliwości wzięcia pożyczki. Pandemia znacząco wpłynęła na wiele z działalności gospodarczych. Przychody niektórych spadły praktycznie do zera, jednak wciąż należy dokonywać opłat. Wśród nich są również raty kredytu. Niektóre z banków postanowiły wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, którzy odczuli na własnej skórze skutki pandemii. Dzięki temu Polacy mogli wnioskować o odroczenie spłaty rat kredytu. Niestety niektórzy mogą mocno się rozczarować. Podczas rozmowy z portalem money.pl, swoimi doświadczeniami podzieliła się kobieta, która ma kredyt na własną działalność gospodarczą. To, co spotkało kobietę, jest niewyobrażalne. Kobieta prowadząca własną działalność spłacała raty w wysokości 1800 zł. Wiadomość o tym, że Santander Bank Polska uruchomił możliwość składania wniosków o zawieszenie spłaty raty kapitałowej kredytów, niezwykle ją ucieszyła. W związku z tym postanowiła z niej skorzystać. Niestety nie mogła tego dokonać przez bankowość elektroniczną i postanowiła złożyć wniosek telefonicznie. To, co się później stało, powinno być ostrzeżeniem dla innych osób. Polacy muszą na to uważać. Składanie wniosku telefonicznie nie odbyło się bez problemów, jednak w końcu udało się to zrobić. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal money.pl, po zaakceptowaniu wniosku kobieta usłyszała, że rata po okresie karencji przekroczy 3700 zł. W związku z tym musiała przez dwa dni interweniować w tej sprawie. Bank w końcu przyznał, że w obliczenia wkradł się błąd. Nie wszyscy Polacy są tak dociekliwi jak kobieta, która zauważyła nieprawidłowość. W związku z tym warto zwracać uwagę na kwoty pojawiające się w tego typu wnioskach. Historia przytoczona przez portal money.pl powinna być ostrzeżeniem dla innych. Źródło: money.pl.